Brawo, brawo, mili Państwo, można bić brawo. Wspaniały pokaz. Wielki kunszt pilota, bo to naprawdę wiele godzin wylatanych w powietrzu. Wielkie zamiłowanie i wielkie serce do tego trzeba posiadać, aby właśnie coś takiego kochać, a jest to rzecz naprawdę wielka i niesamowita i warta. Drugi w prawidłowym locie głową do góry, tak? Tak jest, zgadza się. Jaka jest odległość? Ciągle te 80 metrów, tylko czy jest tam więcej? Tak, trzeba przyznać, że w tej chwili cały czas ta odległość jest zachowana. Jest to bardzo wymagająca figura, dosyć niebezpieczna, ale oczywiście w przypadku opadu. Chodzimy tam za nimi, już zrobiłem. A, widzisz, może będą? Nie, nie sądzę. Leciał? A tutaj jest pokazane, tak, też będzie leciał. A to jest pokazane na monitorze, jak lecą. Animitas, czyli w tych jakby absolutnie najtrudniejszych figurach. W tej chwili grupa prezentuje.
100% efektowność. Może warto tutaj dodać, że pomimo tego, że zespół składa się z samolotów i z szybowca, mogłoby się wydawać, że charakterystyka szybowca i samolotu bardzo się różni. Warto tutaj podkreślić, że szybowiec, który bierze udział w pokazie, jest szybowcem typowo akrobacyjnym, także rozwija prędkości naprawdę niedużo mniejsze niż samoloty. Dlatego, że z liny 50 osiągają granicę 300. Samodzielnie w polocie w grupie. Jeszcze trochę. Jakie są tam do góry przeciążenia? Tak naprawdę największe przeciążenie występuje w chwili rozpoczęcia figury, jeśli mówimy o figurach w pionie. Dlatego, że wtedy cały czas jest duża prędkość. W momencie, kiedy pilot ciągnie drążek na siebie, wtedy przeciążenie jest największe. Tak naprawdę, tak jak w poprzedniej figury w ranwersie u góry, to przeciążenie prawie nie występuje. Patrz, co zrobię. Widzisz, jak ładnie zrobiłam? On zaczął szybciej. Przejdziemy jutro tu pociągiem? Ja bym chciała do tego helikoptera iść. Ja powoli wracam.